Cześć, witam was bardzo serdecznie. Oto ostatni gulasz. Gulasz, wtulasz, przymulasz. Dobra, niech będzie. A dla nas to nie będzie gulaszu? No, już próbowałem znaleźć w internecie informacje, gdzie mam te winogrona zasadzić. No i nie znalazłem takiej informacji. Dobra, czyli mamy teraz, będziemy mieli dwa problemy. Pierwsza to jest zimna jak śmierć, która ta rzecz przynosi. No i będzie trzeba tą zagadkę też rozwiązać. To zdałem wszystkie gulasze. Wygląda na to, że eliksir poskutkował. Ha! Teraz nareszcie mają to, na co zasłużyli. Myślę, że na przyszłość żaden już tu nie będzie się ze mnie podśmiechiwał. I co teraz robimy? Na pewno. Na ten moment wszystko stoi w miejscu. Wszystko. Nikt nawet nie myśli o wykonywaniu swojej roboty. Eliksir podziała tylko przez 24 godziny. Potem wszyscy powinni znormalnieć. Ale póki co będę się w pełni delektował do tego czasu. Dobra, to zadanie wykonane. Wytrawny pomysł. Może z nim pogadać mogę. Bo, no, doprawdy, nie mam pojęcia, gdzie te winogrona sadzić. No, ogród, tak? A co jest tu napisane? Zasadzić w ogrodzie, tak? Mi się wydaje, że to tamte miejsce. Jest. Okej, a w międzyczasie druga zagadka. Zimna jak śmierć, która tę rzecz przynosi. Jest także miejscem, gdzie o skon się prosi. Ofiarowywana wraz z górskim dziecięciem. Kurwa, co? Nie wiem. Mi się wydaje, że to jest woda po prostu. Że tu chodzi o wodę. Nie wiem, o co innego może chodzić. Jedyne, co ja mogę w sumie teraz robić, to szukać. Szukać tutaj miejsca dla tych całych winogron. No to jedyne, co potrafię. Weź na jagodę. No przy wodzie to miało być, prawda? No winogrona mi się wydaje, że potrzebują wody. Troszkę. Nie wiem, mi się wydawało, że ja będę tu chodził i znajdę coś takiego jak miejsce na posadzenie winogron. Czy coś takiego. Na coś takiego właśnie liczyłem. A nie znalazłem. Czy może... Nie wiem. No bo winogrona też oplatają coś, prawda? Ale gdzie jest... Co... Ja właśnie nie rozumiem jednego. Sformułowanie ogród. Ja tutaj wielokrotnie słyszałem sformułowanie... Takie jak, nie wiem, może tu, czy coś. A czy... Na razie nie... No dobra, to tego nie wiem. Wielokrotnie słyszałem ciągle stwierdzenie las.
No i dlatego mam taki problemik mały. No bo to są cztery wyspy leśne. I nie mam pojęcia, gdzie mogłoby być miejsce do posadzenia tych winogron. Tak jak jeszcze z tamtymi grzybami, no to to było banalne, no bo te grzyby to są przy nim, a tutaj to nie wiem. No mi bardziej to las przypomina jak ogród. Co najwyżej ogrodem to ja mógłbym nazwać miejsce, gdzie jest ten szalony ziomek i to mi przypomina w sumie ogród. Chociaż no tak, w sumie to tak. Tylko tutaj nie ma żadnej wody, a mi się wydaje, że w dialogu z człowiekiem tam było coś powiedziane o dostępie do wody. Nie no, ale to przypomina w sumie. Może tu jest w sumie trochę wolnej przestrzeni. No, może gdzieś tu. Ty mi raczej nie pomożesz. Hej, jak tam? Jestem taki samotny. Przecież nie lubisz ludzi. A może tu właśnie? Może tu się znajdzie jakieś miejsce? Może usiąść mam, pomyśleć? Nie wiem, no żeby oplatały może te... No kurwa, no nie wszystko, nie wszystkiego potrafię się domyśleć, szczerze. No ale to miejsce moim zdaniem byłoby no najlepsze. Nie wiem, może w internecie poszukam jeszcze jakichś informacji na jakimś let's playu czy coś takiego. Widziałem, że ten wagon na przykład zrobił coś takiego, no i no ja nie wiem wszystkiego. To niestety. To co mogłem, to zrobiłem. A teraz jestem w kropce. No ale tak właściwie dużo już tego nie zostało. No ale nikt inny nie miał problemu z tym zadaniem raczej. Raczej. Nie wiem, czy ja źle gdzieś patrzę, czy źle gdzieś szukam. To jest bardziej dla mnie las niż ogród. Więc nie wiem. Nie wiem, które to miejsce mam wybrać. Już jestem tutaj chyba trzeci raz. Szczerze. No. Teraz wracam. Okej, jestem. Halo, bo muzyka leci. Dobra. Gra odpalona. I jest tak. Szczaw królewski. Co? Ja na tej żyznej glebie przecież... Aha, zdobyłem tu... Ups, to jest taki... I co, ja mam tu poczekać pewnie za 24 godziny. Ja pierdzie, żyzna gleba, otwierasz ją jak kufer, wyjmujesz z niej szczaw królewski. O, masakra. Tak, zobaczyłem na live'u taką wagona, że odpowiadał jakiemuś ziomkowi, on jeszcze dopiero zaczynał w sumie tą modyfikację. Ja już jestem pod jej końcem. I właśnie zrzuciło mi się w oczy u niego właśnie ta żyzna gleba i postanowiłem wrócić. Dobra, prześpię się już kurwa dwie noce, żeby nie było. Wyjmujesz normalnie, wsadzasz do kufra pestkę winogron. Kurwa, ja myślałem, że to jakoś inaczej będzie.
No dobra, ale ja się szczerze nie wierzę w to, że to wyrośnie. Jak ja to wsadziłem do żyznej gleby. Do kufra mojego leśnego. Żyznego. Żyzny kufer. Gdzie to jest? Żyzna gleba. O kurwa. Serio? To działa. Jest jakiś joke. Ja w to nie wierzę. Ej, jak się potem okaże, że można było kupić te winogrona u handlarza, to se chyba łeb rozpierdolę. Naprawdę. Co najśmieszniejsze, te pestki nadal tam zostają. Wiecie, ktoś w nocy przychodzi i podkłada do kufra winogrona, że niby nam wyrosło. O, masakra. No nie, no ale fajnie, że w internecie znalazłem odpowiedź na to pytanie. No i ja nie wiem, kurwa. Nie wiem. Ja się nie spodziewałem, że to będzie przy ścianie. Zupełnie, no. Przy ścianie. Pestki winogron. Dobra. Ile potrzebuje? 6 kiści, prawda? Tak, winogrona. No, ale jak się koniec końców też okazuje, to zdobyłem tutaj też szczaw królewski, więc... No, pieniędzy jest więcej niż to jest potrzebne. W ogóle z tym mieczem tak samo to było najlepsze. No, wiesz, zdobywasz sobie najlepszy miecz, żeby ci potem ta arena wyszła łatwo i żeby było fajnie i tak dalej, a na koniec się okazuje, że kurwa, nie musiałeś tego robić. Prześpię się, bo jeszcze potrzebuję tych winogron. Ej, denerwuje mnie to, w Darksadze tego nie miałem, że odpalałem grę i mi nie grała żadna muzyka, bo tam chyba było nadpisane i ja w ogóle z muzyki tam nie korzystałem. A tutaj właśnie boję się, że mi się do praw autorskich przypieprzą. Niesza gotikowa. Muzyka mi w jakiś sposób przeszkadza, ale wiecie. No, przyczepię się do was i potem problemy są z materiałami. Dobra, mamy winogrona. Mogę pestki też już zabrać raczej. Dobra. Jak zakończymy to zadanie, no to już będzie fajnie, bo zostanie nam tylko i wyłącznie u mistrza zagadek. I dalej się będziemy martwić. Jak oceniam modyfikację? No... szczerze... Nie no, światła niewykonane, ale to wszystko takie nudnawe jest. Nie no, jeśli chodzi o takie komediowe bardziej mody, no to ta noc wielkanocna. Czy te jajka wielkanocne, czy jak tam było? Oto twoje winogrono. Świetnie, teraz nareszcie mogę przekonać tych ignorantów o mojej kompetencji. Oha, no dobra. Czyli trawny pomysł. Czas się stąd zmywać, ale to co? Co dalej? Ja mam iść spać, no bo widzę, że zadanie nie zostało. Mały wybryk. A, widzę, że tu nikogo nie ma. I co, coś wybuchło? No dobra, coś tu się stało. Dobra. Jak wykonać zagadkę, jak na razie nie wiem. Muszę pomyśleć. Jestem. Cześć. Wiecie, co wam powiem? Znaczy, cześć. To dogrywam. Ten handlarz posiada niektóre rzeczy, które są po jeden, prawda? No i...
niektóre na przykład rzeczy byłoby wykorzystywane do run wraz z zaklęciami. I powiedzmy, człowiek chciałby sobie iść drogą magii i by właśnie kupował te rzeczy u handlarza. Kupiłem właśnie skałę krystaliczną. Oglądałem tego wagona ziomeka, jak sobie właśnie chodził po tym jeziorku. I kurwa, za Chiny Ludowym do tego nie doszedł, naprawdę. Wiecie, co to trzeba zrobić? O tak. Nie? Co się tu dzieje? Co się tu dzieje? Przepraszam bardzo. Co się tu dzieje? No, jemu działało. Górskie dziecięcie. Dlaczego mi to nie działa? O co tu w ogóle chodzi? Czy ja mam to po prostu zdobyć tutaj? Skąd on tu skałę krystaliczną znalazł? Ja pierdolę, kurwa mać. Powiem wam, że powinienem móc tutaj tą skałę krystaliczną kliknąć. No, powinienem móc. I powinno mi wyskoczyć. Że zadanie wykonane. Znaczy, powinienem dostać potem lodowy miecz, prawda? Cóż, tej zawartości gry widzę, że już nie zostało za dużo. A ja mam problem. Chyba po prostu sobie to zestawię. Nie wiem, wydaje mi się, że to jest jakiś bug. Próbowałem tak samo, no bo ja tu skałę krystaliczną, faktem, to ja ją kupiłem u handlarza. Czy ona na przykład stąd jest? Nie, nie podoba mi się taki pomysł, żeby to kończyć. No i nie, no on normalnie, ja stanąłem nawet w tym samym miejscu, co ten człowiek. Może to jakieś te... Nie, no ale stałem w tym samym miejscu, co on. A idźmy jeszcze spać po prostu. Kurwa, daleko. Pójdziemy spać, może coś się spieprzyło. Nie no, raczej o jakiejś danej porze nie muszę, no on tu był tak na spontanie. Dobra, co mogę jeszcze pokrótce powiedzieć o modyfikacji? No nie urzekła mnie. Ja miałem, dubbing świetny. Świat uważam też świetny. Pomysł fajny. No a z realizacją wyszło troszeczkę tak... Nie jest źle, ale żeby nie było, nie urzekło mnie to w żaden sposób. Wszystko uważam, że z takich humorystycznych młodzików to inne humory, powiedzmy, bardziej mi podchodziły. Ale dobrze wcześniej rozwiązałem już tak w myślach, że tak powiem, zagadkę, że jest to rzeka. Z górskim dziecięciem, no tak, no skała krystaliczna. Tylko to jakby nie wykrywa, że ja jestem w wodzie. No chyba ja tam powinienem być właśnie... O tak. No jakoś nie chce mi to wykryć. A może się zbugujemy w środku. Jakby.
Nie, myślałem, że uda mi się bardziej wbić tą wodę, no ale ona nie jest głęboka. Kurwa, dajmy sobie spokój z tym. Insert item Hoshi może? Item Hoshi. Insert PC, podkreślenie Rockefeller. Spróbujemy. O, nie wiem tylko, czy on będzie miał takie przedmioty. Nie, on powinien raczej mieć. Nie wiem, może to ta skała krystaliczna jest jakaś zbugowana. Skała krystaliczna. Ten też ma. O kurwa. Odmieniamy się. Bob. Dobra, niech on tu już będzie. Ale widzicie? Coś się zbugowało mi dziwnego. Ej, zobaczmy, czy nam się nie zbuguje fakt, iż... W sumie ja tego lodowego miecza nie mam w ekwipunku. Ej, on zniknął? Nie, ja muszę ten lodowy miecz zdobyć z tego Rockefellera, bo nie wiem, czy nie będzie mi... Kurwa. Dobra, zróbmy to jeszcze raz, bo coś tu się zbugowało ewidentnie. Może to skała krystaliczna. A weźmy ją, nie wiem... Tak. I tak. No nie, widzicie? Dupa jest. PC, insert, PC, podkreślenie Rockefeller. No jest bug. No ale dobrze, że się jednak... A nie spodziewałem się naprawdę, że coś tu się tak właściwie uda jeszcze z tym zrobić. Dobrze. I tak. No dobra. A czy nie ma jakiegoś szybszego rozwiązania? A, da się ten, rolką od myszy, ja pierdolę. No dobra, teraz znajdź ten miecz, człowieku. U item Hoshiego byłoby gorzej w sumie. Dobra, zaraz znajdziemy. Ludowy miecz. Dobra, Marwina wyłączamy. Udało się. Udało się. Ostatnia zagadka nas czeka. Kurde, widzicie? Udało się. Udało się. Myślałem, że będzie taki problem, że... No głupio tak kończyć modyfikację 10 minut przed, powiedzmy, zakończeniem tej modyfikacji, no bo... Raczej mi się wydaje, że zaraz to zakończymy. Dobra, trzeba będzie zakończyć tego modzika i spać sobie. Bo już jest godzina, no późna. Jest godzina późna, że tak powiem. I no, fajnie wszystko. Ale mi się humor poprawił. Nie, no, fajnie, naprawdę się nie spodziewałem. W ogóle się nie spodziewałem, że Rockefeller posiada takie przedmioty jak skała krystaliczna. Na item Hoshiego się nie dało w ogóle. No z reguły zawsze wpisywałem kod na item Hoshiego, no bo on wszystko miał. A ten Rockefeller, no wiecie, no kurwa. Rzeczy z Gothica 2 to on miał, a na przykład z Nocykroka to już potrafił nie mieć. Czy coś. Rozwiązałem zagadkę. A jaka zagadka zostanie ci jeszcze dana w twoim życiu? Cóż za zagwozdka. I tylko ty jesteś w stanie ją uchylić. To kolejna?
Czyli to już... Tamten też się chyba teleportować chciał. Dobra. Czyli co? Mogę iść do świetlika. I jakie będzie zakończenie naszych poczynań tutaj? Wykonałem wszystkie zadania. Przejść koło. Świetnie. Już się obawiałem, że mnie rozczarujesz. Twoje zaufanie to dla mnie zaszczyt. A co by się stało, gdybym nie był odpowiednią osobą? Nic takiego złego. Zwierzaki zawsze się ucieszą ze świeżego mięska. No tak, zostawmy już to. Mówiłeś coś o końcowym egzaminie, kiedy tutaj trafiłem. Więc co z nim? Wszystko jest przygotowane. Idź na arenę. Zmierzysz się teraz ze smokiem. Jesteś gotów? Zatem do boju. Ze smokiem, powiadacie? Rzeczywiście jest. Zapiszmy grę na drugim też słodzie. O kurwa. Ale silny. To koniec? Polska wersja, tłumaczenie i korekta, gouache, grafika, blizna, teksty, KHB, gouache, nie widać tego. Dzięki wam za oglądanie. Przyjdźmy modyfikację. Wow, udało się uratować. Jakby ktoś miał problemy z Bogiem, to w sumie też w tym odcinku widać, jak to z tymi winogronkami jest i jak to jest z tym drugim czymś, czyli z tą zagadką i że to też bug jest i nie, ale tak by the way to dzięki, że obejrzałem, w sumie po chuja dziękuję, że obejrzałem część materiału. Nie no, rozwiązanie do tych właśnie zagadek z winogronami z tym znalazłem u Wagona. W sensie samo rozwiązanie bugu, no to już sam. Dzięki za oglądanie. Do następnych. Yo.